Dzień dobry, serdecznie wszystkich witam. Dzisiaj robimy na pełnym ekranie 10 grudnia, 10.17. Robimy sprawdzian pogody kosmicznej. Co tu się odwala? Co tu się dzieje? Aktywność zorzowa KP1+, czyli normalna aktywność, nie ma się czego tam bać, nic się nie dzieje. Zakłócenia czasy. Jest nie wiadomo jak tragicznie na razie. Wiatr słoneczny, prędkość 405,9 km/s. Kilometra na sekundę. Właściwie to była gęstość 0,92 protona na centymetr sześcienny. Planetary magnetic field też nie jest źle. Północny to jeszcze jest dobrze. Wiecie, gorzej faza księżyca. Aktywność słoneczna aktualna. Dobra. Co my tu mamy? 3511, 3513. Nic się nie dzieje. Tu mamy dziurę koronalną 1, dziurę koronalną 2 i tutaj coś się dzieje. Tu mamy piękne rozbłyski po tej stronie, po tej. Tu coś się też dzieje, tutaj tak samo. Piękne wyrzuty materii słonecznej. Protony na stałym poziomie. Aktywność słoneczna była maksymalna tutaj 10:07:17, ale zaczęło ładnie sobie spadać, więc nie jest tragicznie, jakby ktoś chciał tutaj pomyśleć. Zobaczmy sobie stereo. Co my tu mamy stereo? A nie, słuchajcie, to będzie... O, Soho. To będzie trzeba pewnie pobrać to sobie, a my sobie chcemy to obejrzeć. Miejmy nadzieję, że się załaduje. No i? O rany boskie. Ty, powiem wam szczerze, że jestem zdumiony. Ja mam bardzo szybkie łącze internetowe. A powiem wam szczerze, jestem zdumiony, że to się musi tyle buforować. 24 sekundy, no jasna cholera. Ale słuchajcie, zapomniałem, że zanim to z serwerów NASA, ogólnie z serwerów jakiejś agencji kosmicznej tutaj dotrze, to to też trochę zajmuje. A weźcie pod uwagę jeszcze ruch cały w internecie, no to też trochę zajmuje. No i... O, ale tu, zobaczcie, jaki piękny pióropusz materii się zaczyna wywalać. No, nie, powiem wam szczerze, szkoda, że to szybciej nie może. No i buforowanie. No, jasna cholera, puścimy to sobie w mniejszej rozdzielczości. No, widzicie, to samo, no. Jak ja kocham, kurde, po prostu takie... Buforowanie, kurza mać. No ale tu coś przynajmniej widać. Mnie to po prostu coś takiego, powiem wam szczerze, denerwuje, że kurde, to tak wolno się buforuje, a YouTube to do... jak głupi. Nie no, w tym tempie to człowiek zdążyłby się zestarzeć i przejść na emeryturę. Ale sam jestem ciekawy, ale tu jest piękny wyrzut materii ogromny. Powiem wam szczerze, gdyby taki jet materii ze Słońca był skierowany bezpośrednio w Ziemię, to ja nie umiem wam wytłumaczyć, co by się odjebało. Centralnie. Nawet nie pytajcie mnie o to, bo nie mam pojęcia.
No na pewno satelity zostałyby momentalnie uszkodzone. Nie wiem, trudno powiedzieć. Powiem wam szczerze, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tu jest Słońce, zobaczcie, to jest Słońce, a to jest ten jet materii. To pomyślcie, jaka to jest potężna siła. Nawet nie powiem wam szczerze, nawet przeciętny człowiek nawet nie ma pojęcia, jak potężne jest Słońce. Przeciętny człowiek myśli, co on jutro pójdzie, zje i tak dalej, a nie myśli nad takimi rzeczami, że jedno takie pierdnięcie słońca i usmaży całą naszą technikę do lamusa i wrócimy z powrotem do jaskini. Więc dlatego wam cały czas mówię o tych, o to piękna eksplozja, o tych UPS-ach, listwach antyprzepięciowych, uziemieniu. Że, a bo ktoś mi napisał, słuchajcie, a bo uziemienie nie ma tego, ten, jak on to napisał, nie ma tego w prawie budowlanym, że jest to przymusowe, jak chcesz to sobie zrobić. No nie, powinno być w prawie budowlanym, że uziemienie powinieneś mieć przymusowo u siebie, bo to zawsze jest jakieś bezpieczeństwo, jak coś się stanie, to jesteś jakoś chroniony jeszcze. A wiecie, że Janusze inwestycji wolą czasem podłączyć na lewo uziemienie, jakiś tam drucik w ziemię wrzucić, zakopać, aby tylko. No a potem, jak dochodzi do tragedii, to jest jak zwykle, no, płacze, zgrzytanie zębów. No i wiecie, taka sytuacja. Więc na razie, słuchajcie, nic się tu nie dzieje, nie ma problemu. A to są te wyniki tam jakichś tam pomiarów. Ja nawet nie zamierzam w to się zagłębiać, bo mnie interesują tylko dane tutaj, które się tu pokazują, bo to jest najlepsze to, co może być. No dobra, więc obejrzeliśmy sobie, wiemy, co się dzieje, nie ma się czego bać, wszystko jest stabilnie i logicznie i to mnie cieszy. Trzymajcie się, na razie.